Witam i pozdrawiam was. Dzisiaj kolejny odcinek od wasze pytanie, nasze reakcje. Tak, już jest. Czekaj, bo jeszcze nie zdążyłem poukładać nawet. Nie szkodzi. Witam was. Także dzisiaj kolejne kuja. Także lecimy sobie z pytaniami. Czytając instrukcję mojego dehydratora, napisane było, że czasami orzechy mogą zawierać pleśnie. Wtedy dobrze jest do wody dodać wodę utlenioną. Czy to prawda? Jakie proporcje, na przykład na litr wody, ile kropiel, ile trzymać? Orzechy mogą być rzeczywiście spleśniałe, dlatego to jest bardzo takie ciekawe, że warto, nawet lepiej jest te orzechy namoczyć przed tym, ponieważ bardzo często na orzechach znajdują się właśnie substancje grzybobójcze, które już producent rozpyla tutaj wcześniej. I jeżeli takie orzechy nie są wypłukane w wodzie, no to niestety, ale my zjadamy te grzybobójcze rzeczy, to są pestycydy, nic innego, które tam po prostu są napryskane, bo inaczej by te orzechy mogły gdzieś zapleśnieć, bo to bardzo często bywa tak, że ktoś to przywodzi do skupu, to stoi w takim zwykłym worku, wszystko tam gdzieś na betonie, bez jakichś zabezpieczeń, a później to dopiero idzie do fabryki, jest to wszystko razem rzucane. To już mogło wilgoci załapać, bo to często stoi po prostu w takich garażach, byle gdzie to jest skupowane, no i różnie z tym bywa. Później producent oczywiście wali tam do środka jakieś rzeczy, żeby to nie zapleśniało, i tak jest. Wody utlenionej można by było dać, chociaż ja nie daję wody utlenionej. Ja daję po prostu troszeczkę soli do tej wody. Na litr łyżeczkę małą soli dodaję i ja moczę to w soli po prostu. Może być zwykła woda, ale solą mi lepiej, bo smak mi się poprawia z solą. Orzechy są takie bardziej wyraziste jeszcze, jak się doda troszeczkę soli do środka. No ale wiadomo, no, kiedyś była taka bajka, że wszystko, czekaj, w co się to zamieniało? Sól się zamieniła w co? Złoto? Czy w coś innego? I nigdzie nie było soli. I była jedna wielka tragedia, bo ludzie mieli wszystko, tylko nie było soli nigdzie. Tak, ale od momentu, kiedy ten ludzie razem ze sól idą na zagranicę, to nie było sól, to było zmieniane. I kiedy oni było za granicą i idą z powrotem do kraju, to było znowu sól. No wiem, że taka bajka właśnie była. Tak jest. W sklepach można nabyć pektynę. Czy jest ona dla nas dobra, wyodrębniona, czy też ma działanie dopiero w połączeniu z innymi substancjami, a sama szkodzi? Pektynę najlepiej to jest bezpośrednio z owoców brać. Można kupić, no ale jak samą pektynę jeść, nie wiem, nie bardzo mi to jakoś podchodziło. Bo chociaż pektyna ma właściwości wiążące metale ciężkie i tak dalej, ale to jest głównie bardziej chodzi tutaj jako kompleks w jednym owocu, czy w dżemie, nie? Coś w tym stylu takiego. Ja pamiętam i to było inny żyć, przedniego czas. I ja zbierałam razem ten dwie córki, co urodziłam. Ja zbierałam jeżynę i w domu ja robiłam taki żem, ale ja nigdy nie kupowałam pektyny. Ja zbierałam jabłek en de schillen en de klokhuizen van de appels, die heb ik daarbij gedaan om te gebruiken als pektyne. Skórki i te gniazda jabłkowe, można powiedzieć, po prostu dodawała do tych owoców, do tego wszystkiego, i z tego się wytrącała pektyna właśnie tutaj. Także nie kupowała tego nigdy osobno samego. Czy na zimę można suszyć igły sosny, świerku, czy zachowują swoje właściwości? Można, ale trzeba je suszyć w niskich temperaturach, tak jak mówiłem, ponieważ tam są olejki i tak dalej, i nie chcielibyśmy, żeby odleciały nam w kosmos. Także można po prostu sobie nasuszyć. Temperatura jest gdzieś około 30 stopni, taka jest idealna tutaj na to. No tylko nie wiem, czy jest sens w sumie suszenie, no chyba że rzeczywiście mieszkamy gdzieś w mieście i mamy bardzo daleko do lasu, ale jeżeli gdzieś mamy blisko, czy mamy swój ogródek, no to co to za problem jest posadzić gdzieś jakiś mały świerk, małą sosnę, modrzew. Nie wiem, modrzew potrafi szybko rosnąć bardzo dużo, ale można go tam też profilować. Ja moje na przykład
przy bramie zrobiłem z nich takie łuki od małego, zaczynałem je związywać i ciągnę je po prostu do dołu cały czas i się zrobił z nich taki łuk, także on rośnie o tak, w drugą stronę. Można? Można. I to są cztery możliwe, które my chcemy na taki stylowane. Reszty modziewy mają wolności, rosło jak oni chcą. Znaczy, no tamte nie mogą nawet w tym miejscu rosnąć dalej, bo trzeba było je przyciąć, bo tam są kable z prądu. Niestety. Czy polecasz stosowanie piołunu świeżego ziela lub suszonego do sałatek, surówek i tak dalej? Piołun może bardzo zepsuć w sumie sałatkę i tak dalej, ponieważ on jest straszliwie gorzki. To jest obojętnie akurat czy tak, ale to jest minimalna ilość, którą się tutaj ewentualnie spożywa. Naprawdę jeden, dwa listki, nie więcej, takie malutkie oczywiście. Ponieważ on jest naprawdę bardzo, bardzo gorzki. Stosuje się go bardziej jako herbatę, coś tego typu rzeczy, ale tak do jedzenia można, ja czasami przechodząc gdzieś tak szczególnie na czczo, na dworze, jeden mały listek sobie lubię zjeść, jak on tam gdzieś rośnie, tylko właściwie na te działanie przeciwpasożytnicze, które on ma, i tylko tak go traktuję. To nie jest jedzenie, które można jeść w nieograniczonych ilościach. To nie jest też i na jego substancje. To nie jest takie jak stokrotka albo podagrycznik. Tak, także to nie jest to samo ziele. Czy wodą ozonowaną można podlewać rośliny? Można, ale też po odczekaniu tych minimum 30 minut. Tak samo jak i wodę, którą się zozenuje, też trzeba odczekać, zanim się ją wypije. Nie pije się bezpośrednio z ozonem jeszcze w środku. Czy obierać buraczki do kiszenia? Ja nie obieram, tylko po prostu obmywam. Ona też nie obiera. Tego po prostu obmywam z tej nadmiernej ilości ziemi, która tam jeszcze, gliny, i później idą do słoika tak jak są. No tu nie widzę absolutnie sensu obierania tego. Czy mniszka można używać do herbaty na surowo? Można jak najbardziej na surowo, ja go na surowo zjadam nawet i to w całkiem niemałych ilościach. Także absolutnie można go wcinać, jeść, pić, co chcemy. Można sałatki z niego przyrządzać. Tak jak mówiłem, jak komuś za gorzko smakuje, to albo go sparzyć, albo go do osolonej wody wrzucić na przynajmniej 30 minut, wtedy ta gorzkość znika tutaj z tego i jest po prostu super. To jest prawie tak samo, kiedy ludzie lubią herbatę miętową, surowe. Czy ty pamiętasz, w Holandii byłem jeden raz, tam z tyłu ogród, i tam kobieta przyjdzie na taki szklany karaf i tam była woda i no, taki świeży liście mięta. No, pamiętasz? Jak najbardziej to można robić, to jest normalne. Dlaczego nie mamy kur? Nie mamy kur, bo... Mamy bardzo dobrą matkę naturę i ona naprawdę dba o niej wszystkie zwierzęta, to znaczy również o lisy. I lisy lubią kury na jedzenie. Tak jest. Mieliśmy kiedyś perliczki. Razem z koniem. Miały odstraszać w sumie szczury, bo mieliśmy tu bardzo dużo szczurów. Jeszcze całe ocieplenie, które zrobiłem w dachu, mi pogryzły po prostu. No się wdały w to. Także no, miały odstraszać szczury. Po to, żeśmy je w sumie wzięli, nie po jajka i nie żeby je zjeść, tylko po to, żeby te szczury odstraszyły. No niestety, szczury były jak były. Żaden się jakoś nie wystraszył tej perliczki. Uszy to mi prawie zwiędły, jak zaczęły się drzeć, bo to ma taki straszny odgłos, to jest jak się drze. Nie będę tego nawet naśladować, a w każdym razie można ogłuchnąć, jak się koło nich przechodziło. No i poszły pewnego razu sobie tutaj niżej, bo tutaj zarasta to wszystko w lato i tak dalej, no i poszły, już nie wróciły. Po prostu zostały zjedzone przez lisa. Ponieważ tutaj my nie kosimy i tak dalej, tam się robi naprawdę tak, no można się zgubić, jak tam zajdę na dół, bo już nie widać nic wtedy, tak wysoko jest, a tutaj zewsząd lisy po prostu się tam u nas chowią w tym miejscu, bo tam im nikt nie wchodzi, bo to jest ogrodzone, tam mają święty spokój, sobie tam mogą siedzieć.
No to nie za bardzo jest na miejscu, gdzie jest kwatera lisów, zakładać kurnik. Bo to się absolutnie źle skończy. Albo perliczki. I bażanty, oni za bardzo szybko nafruwają. Te bażanty przychodzą przez zimę do nas, także mamy takie dzikie kury, które przychodzą, ale nie korzystamy z nich jajek i tak dalej. Niech sobie chodzą, robią co chcą. Dajemy tę bażantę. Ogród nie również przekopują. Jedzenia. Tak, jeszcze karmimy. Ogród nam przekopują fajnie. Widać później wszystko przekopane, tak jak zwykłe kury. Także kury akurat u nas nie za bardzo mają sens. Jeszcze kiedyś mieliśmy króliki, ale to one były głównie tak w stajni też. No i też był problem, bo raz były na zewnątrz i w nocy przyszła kuna i też zabrała chyba 3 wtedy. Tak, i również było, chyba jest mówiony inny filmik, ten psa od innych ludzi, który miał takie wolności. I pies ogrodzenie wtedy sforsował też taki jakiś obcy pogryz króliki. Także i nasze zając nie, również. Nie ma za bardzo sensu tutaj. Pomimo, że ma się ogrodzenie, to ono i tak jeszcze zostanie sforsowane przez inne rzeczy. Także do naparów. Całe czy zmielone liście, na przykład pokrzywy, obojętnie. To nie ma absolutnie znaczenia, można dawać całe, ale jak już mielone i mielimy w blenderze, to trzeba pamiętać, żeby to krótko mielić. Nie jest tak, że włączamy blender na 10 minut i idziemy, bo tam się zacznie ciepło wytwarzać w środku i po prostu no, może co stracić te zioła właściwości. Tu się mieli wtedy tak zwanym pulsatorem, czyli tylko tak bzd, bzd, bzd. Coś w tym stylu, nie tam i zostawiamy to. Bo to się przegrzeje bardzo szybko. Jak są olejki lotne w takim ziole, no to już ich nie ma. Fruła. Czy można zbierać zioła na łące, gdzie pasą się konie? Można zbierać, myśmy tak zbierali, ale nie zbieramy bezpośrednio przy tak zwanych placki to są krowie, figach, przy konich figach, o tak. Przy tym bezpośrednio nie zbieramy, bo tam już mogą być jakieś inne rzeczy, które się mogą gdzieś tam wchodzić i tak dalej. Ale myśmy bezpośrednio tutaj u nas zawsze zbierali, jadłem. Nie mam absolutnie żadnego problemu, tylko tak jak mówię, nie bezpośrednio przy odchodach. Najpewniejsze, jeżeli ktoś się waha, to jest po deszczu. Tylko po deszczu, żeby to zdążyło obeschnąć. Nie mokre zioła. Nie zbieramy mokrych ziół, żeby one nam po prostu ci nie zaparzyły czasem i tak dalej. Czy koty mogą być tu w pokoju? Mogą być, przychodzą tutaj jak najbardziej. Czasami coś zrzucą stąd, stamtąd, gdzieś coś zauważy, wskoczy, coś poleci. No jest normalne. Dzięki oni nie idą do góry na firanki. Tutaj mówiliście, że te rośliny zjadają, akurat nie zjadają, nic tu za bardzo nie ruszają z tych, ponieważ może być dlatego, że tutaj kaktusy stoją, tak tu na przykład przy tym, tu widzicie, może to widzicie, nie wiem jak kamera teraz łapie, ale tutaj niżej już jest kaktus w tej samej dodziczce i jak on tutaj podchodzi, to go ten kaktus już tam trzyma na dystans, tutaj też kaktusy są, bo jak to mam wsadzone taką roślinę, to niżej zawsze jest kaktus wsadzony taki mały, żeby go trzymał po prostu takiego kotka na odległość. Ale nie widziałem nawet, żeby próbowały. Raz jeden wszedł tylko właśnie tam powąchać po tych kaktusach, ale chyba mu to się nie spodobało i od razu poszedł. To były Czajkowskie chyba. No. I tyle w sumie. No. Ogólnie nie. Czasami tam patrzył, tylko łapą się raz tutaj bawił jeden, bo mu się to ruszało. No to zabawka dla niego, no bo się ruszało. Ale tak ogólnie nie mamy z tym problemu. Dlaczego srebro czernieje przy kontakcie z jajkami? To jest bardzo proste, ponieważ w jajkach jest sulfur. Siarka, dokładnie, tak jest siarka. A przy siarce kontakcie od razu srebro będzie czernieć. Kiedyś sobie zrobiłem kąpiel taką siarkową. Wrzuciłem sobie te siarki sporo do wanny i poszedłem sobie, mówię, a wykąpię się w siarce. Taka zwykła żółta siarka. No właśnie, zapomniałem srebra ściągnąć. To całkowicie czarne, całe. Był jeden wielki problem, żeby tak później jeszcze doczyścić. Oj, był problem, żeby to wyczyścić. I to się utrzymywało długo, bo ta siarka została na naszej skórze. I jak się to wyczyściło, ubrałem
Rano znowu było wszystko czarne. Niestety. I to trwało, nie wiem, chyba zbite 3-4 tygodnie, zanim ta siarka z tej skóry zeszła w końcu cała. I nasze... pierścionki ślubne też wszystko całkiem, wszystko czarne było. Tak. I ja idę na dwór, na ogród, robię pracę, jak ja jestem. Moje palce też teraz są takie troszeczkę brudniejsze, ale to mnie interesuje. Jeszcze o ten czarny palce. Wiesz co? W tym momencie jestem bardzo zadowolona, bo kiedy muszę jechać do sklep, ja tylko zbieram moje rękawiczki i ja nie umiem moje ręce przez ten czas. Absolutnie nie. Po co? To jest jeden pro dla mnie. Najśmieszniejszy komentarz to się zawsze przewija, a te brudne twoje pazury, a tak mi się śmiać chce czasami, bo w niektórych filmach ja mówię, a ona po prostu rękami coś tam robiła i to były jej te pazury brudne, nieumyte, a wszyscy piszą, te twoje brudne pazury. A ja później siedzę i się śmieję z tego, bo to nie były moje. Ale były moje. Czy używamy erytrolu? Tak, używamy erytrolu, on jest dopuszczalny w diecie ketogennej nawet. Erytrol, ksylitol, tych dwóch tak używamy bez problemu, tylko nie wolno przesadzić, bo jak ktoś przesadzi i weźmie sobie, dosypie go tak porządnie, będzie na przykład zrobi sobie naleśniki i będzie chciał użyć erytrolu czy ksylitolu w takiej samej ilości, co ja kiedyś używał cukru, czyli mówię dużej ilości, to może być, że nie zdąży do toalety, jak go przegoni potem i zostawi za sobą tak zwany brązowy ślad hamowania na podłodze. O moja masakra, ty Jezus, no mówisz taki słów. Taka prawda, no. Jest prawda, ale to jest tak... wesoło. Dobra, kolejne pytanie. Czy pestkę z awokado powinno się mielić na świeżo, czy też jak zrobimy sobie zmieloną do słoiczka, nie będzie się utleniać po pewnym czasie? Wszystko się utlenia po pewnym czasie, dlatego też się mówi, że niektóre zioła mają tam swoją datę przydatności, rok, dwa i dłużej już nie powinno się ich trzymać, powinny być szybciej zużyte i tak dalej. Wszystko ogólnie ma swoje utlenianie. Pestkę awokado można zmielić troszeczkę na zapas, ale no nie robiłbym ogromnych ilości zapasów, żeby tam od razu namielić na 10 lat, bo to by mi się mijało z sensu. Tylko taki mały słoiczek sobie zrobić, żeby co chwilkę nie mielić, bo jak już zmielimy, no to troszkę też trzeba tego zmielić, bo inaczej nawet blender tego nie zabierze i nie zmieli tego, jak będzie za mało. A jednej łyżeczki, no to ciężko będzie zmielić raczej. Także jak najbardziej mały słoiczek i tyle. Więcej bym na zapas tak nie mielił. Czy zioła suszone można przechowywać w woreczkach z materiału, czy torebkach papierowych? Czy nie tracą właściwości z powodu dostępu tlenu? To jest pytanie, które jest podzielone na więcej części. Najlepiej może zrobimy to i za chwilkę dalej, bo nam się pomiesza. Nie powinno się przechowywać ziół w woreczkach papierowych czy materialnych, materiałowych, tak. Ponieważ tutaj rzeczywiście, przychodząc już na same substancje czynne, olejki eteryczne, one zaczną nam uciekać z tego, ponieważ jest cały czas dostęp tlenu i się to będzie udlatniać, to jest fakt. Nie powinno się trzymać w takich woreczkach i tak dalej. Krótkotrwale, tak, gdzieś coś muszę przenieść i tak dalej, to tak, chwila. Ale nie, żeby to trzymać teraz jako zapas rok czy dwa w tym. No to może nawet zapleśnieć, wilgoci złapać. Wszystko się może z tym stać. Mole mogą w to wejść i nie wiadomo co jeszcze. Niekiedy wiem, że w Chinach się bodajże dodaje zioła właśnie w takich papierowych torebeczkach, ale to są zioła, które od razu są zużywane praktycznie. To dostajesz i masz to używać w domu na już. To nie jest, że ty to dostaniesz i masz to teraz na rok, na dwa zostawić w szafie leżeć. Bo tak to już nie. Dobra. Jak najlepiej je przechowywać? Bo słoiki, skąd mam ich tyle wziąć albo pomieścić je?
No właśnie, z tym mieszczeniem się to może być rzeczywiście problem, ponieważ słoiki, wiadomo, już zajmują więcej miejsca. Ja mam u góry na strychu cały taki regał, który specjalnie zbudowałem po to, żeby tam słoiki wszystkie były, i mam jeszcze tutaj całą szafę na dole pełną właśnie słoików ziół różnych. I słoiki są najlepsze, no nie można się tutaj oszukiwać, no jeden z takich najprostszych rzeczy, które można brać. A skąd je wziąć? Nie wiem, na przykład kupować coś, brać od znajomych, ja często od rodziny przywożę. I mama odmijmy. Przywozi, o też zawsze jak przywozi tutaj do nas, to przywiezie. Ale w ten rok ja naprawdę mówiłam do niej, to jest zabronione dla ciebie, ty przyjdziesz do nas. Bo to jest ryzyk fizyk, naprawdę, do niej. I to mi nie chodzi o wiek, co ona ma, ale to są inne ryzyk fizyk. Bo ja widziałam coś i to mi absolutnie nie podobało. To był star pan i stara pani. I co ja widziałam, i słyszałam, i przeczytałam, to było dla mnie koniec. Aż do tutaj i nie dalej. I dlatego bardzo przepraszam na moją matkę, ale ona musi stoi tam, na inny kraj, gdzie ona żyje. I to jest, ik heb regelrecht verboden, nog eens een keer met nadruk, dat ze hier naartoe mag komen. Zabroniła jej, żeby tutaj teraz przyjechała, ale co ona sobie z tego zakazu zrobi, to nie wiemy. Ponieważ ona też jest taka zaborczą panią, można powiedzieć. I jak moja ktoś jej powie, to ona i tak zrobi po swojemu. Moja matka jest uparta koza, tak samo jak ja jestem. Dobra, wróćmy do tematu. Dobra. Czy istnieje jakiś klucz do stosowania właściwych temperatur do suszenia ziół? Dokładnie, temperatura taka bardzo popularna to jest między 30 a 40-45 stopni. To jest przy większości ziół taka temperatura, która jest dobra do suszenia. Ale są zioła, które trzeba w wyższych temperaturach niekiedy suszyć, ponieważ chodzi o to, że one muszą szybko się wysuszyć. One nie mogą za długo być, ponieważ one mogą wtedy szczernieć i tak dalej, ale one znowu nie zawierają olejków eterycznych wtedy. Bo te znowu, które zawierają olejki eteryczne, to nie wolno suszyć w wysokich temperaturach. Tak jak na przykład melisa zwykła, tej praktycznie wcale nie powinno się suszyć, bo tam i tak wszystko z niej odleci. Także to nie ma absolutnie sensu tutaj. Ona jest praktycznie bezwartościowa, jak jest wysuszona już. Tylko i wyłącznie na bieżąco, czyli na parapecie posadzić i niech sobie rośnie. A, tu było dalej. A, czy jest to zróżnicowane dla różnych roślin? No to już powiedzieliśmy. W jakich temperaturach powinno się suszyć kwiatki, w jakich liście i łodygi oraz korzenie? No właśnie, i tutaj jest właśnie ten problem, że to trzeba by, musi być pogrupowane. Do każdego zioła ja zawsze mówię w każdym filmie, jaka temperatura powinna mniej więcej być. Ponieważ, tak jak mówię, każdy ma inne suszenie tutaj. Melisa, bez sensu praktycznie, tak jak świerk czy sosna, około 30 stopni temperatura do suszenia już. Znowu inne można wyżej suszyć, jakieś korzenie, na przykład zmniszka, można nawet i mocniej podsuszyć. Z tym już nie ma problemu. Do piekarnika można je wrzucić, zrobić z nich kawę na wysokiej temperaturze. Tu już wszystko zależy od rośliny i to już na bieżąco trzeba po prostu patrzeć, co i jak z tym robić. Również zależy od czasu, kiedy zioła są zbierane. Na rano, przed popołudniu, po południu, później po południu, nie wieczorem. To również zależy od gdzie jest. Wat is de stand van de maan op dat moment? Zijn allemaal factoren om rekening mee te houden. Księżyc i tak dalej, w jakiej jest fazie i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo takich faktorów, które też można, nie trzeba się do nich stosować, tak jak już kto chce. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze pytania, ponieważ nie mam za bardzo więcej czasu na dzisiaj, ponieważ jeszcze muszę iść tutaj walczyć z ostrym cieniem mgły. Dat is so langdradig. Nie, dla ciebie to jest uśmiech, chyba dla was również, a dla mnie,
Bardzo przepraszam, ale kiedy jest ostre mgłe, ostre dla mnie to jest habanero albo skalpel. Albo nóż. Tak, to jest ostre. Ale kiedy to jest od mgłe, gdzie nie widzimy i to są ten ludzie, którzy mówią na taki poziom. Powinno być gęste. No tak, ale oni mówią ostre mgłe na słów. Ale ja wiem, czemu ostre. Ja ci powiem, czemu ostre. Bo tam są cząsteczki aluminium, które z samolotu lecą i dlatego jest ostre. A teraz rozumiem. No. Dziękuję. Dobra. Także wszystko ma sens. Nic nie jest bez niczego. Także... I o imię też się nie pytasz, bo też nie wiesz, kto ci to nad głową rozpyla. Nikt nic nie wie. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Hej, miłej niedzieli. Pozdrawiam. Do następnego. I proszę bardzo. Nasze zdrowie w nasze ręce. Pa.